Jaka poważna. Uwaga, nie bój się. Zawsze też tak robiłem, zawsze to też. O, jaki Nela najbardziej lubi lód? Różowy. Różowy rożek, jest twój ulubiony? Tak. Tak, super. Jak mama z tatą byli mali, to były ulubione lody i dalej są. Rozumiesz, to jest lód z dzieciństwa mamy i taty. Ona się bała sama jechać, a teraz patrzcie. O, wow, Pola sama pojechała. No coś pięknego. Jak widzicie, jak dziecko przełamuje strach i staje się coraz odważniejsze. A wystarczy po prostu je wspierać i być. Pa, panowie. Jeśli zastanawiacie się, jak się podróżuje z trójką dzieci, to właśnie Jaśkowi wygodnie, a mi jeszcze bardziej. Ja tutaj proszę bardzo. Razem z Polusią siedzimy sobie z przodu. Nie narzekam. Wyborowe towarzystwo, nie? Po całym dniu wracamy na chatę, trzeba umyć ręce. Co wy na to? Tak. Dobra. Ja też muszę dawać przykład. Nie można być hipokrytą. Dziewczyny poszły bardzo ładnie się bawić do siebie. Ale robimy... A tutaj stała nam trzecia księżniczka. Jak się spało, jak się leżało, co? O! Proszę tak bardzo. Tak się właśnie leżało. Dzień dobry kochani, z tej strony Jasiek Dąbrowski i witam was w naszej rutynie wieczornej. Pokażemy wam dzisiaj, jak wyglądają wieczory z trójką dzieci, jak wyglądają wieczory z Dąbrowskimi. Jak widzieliście, dzisiaj mieliśmy dzień pełen wrażeń, zakończony bardzo fajną puentą. Ponieważ lodami koral. I to jest coś pięknego, że my jako dzieci jedliśmy lody koral, a teraz razem ze swoimi dziećmi idziemy gdzieś i jemy razem. Ja się cieszę, że te moje ulubione wciąż są dostępne z dzieciństwa, nie? A jakie są twoje ulubione? No świderki. Świderki. Wszystkie smaki. Można się pobawić z wami? Na Sylwii kanale albo na moim kanale jest wieczorna rutyna, jak była tylko Pola i Nela, jak były takie malutkie. Kochamy to oglądać i do tego wracać. Ale tam wynosiłem śmieci. No ta rutyna nie może być inna, teraz też muszę wynieść śmieci, tym bardziej, że przy naszej piątce naprawdę codziennie zbiera się tego mnóstwo. Tak sobie pomyślałam, co się zmieniło od tamtej rutyny, znowu idziesz wyrzucić śmieci. Tak, tak, tak. No i trzymam małą Jaśminkę, wtedy była mała Nela. Czuję, że teraz sobie lepiej radzimy. Im więcej dzieci, tym lepiej sobie radzimy. Lepiej sobie radzimy, też mam takie wrażenie. Strach pomyśleć, co będzie przy dziesiątce dzieci, przecież my już będziemy działać jak w szwajcarskim zegarku. Adios. Pójdę potem po mleko. Dobra. Więc zostałyśmy we cztery. Idziemy się bawić? Idziemy, mama. No widzę, co to jest? Oni śpią w tym domku i dziwi. Śpią. No dobra. Teraz będziemy się bawić. One śpią. Puzzle układać? No dobra. Zamówiłam im, kochani, puzzle. I one przyszły takie duże, a ja nie wiedziałam, że są takie wielkości, więc zamówiłam teraz więcej i kupiłam więcej, bo one świetnie je układają. Tatuś! Jestem, jejku, niezmiennie! Niezmiennie przychodzi się przytulić. Zobaczcie, kto wrócił. To co idziesz? Ja byłem śmieci wyrzucić, chodź tu. Jestem, wróciłem śmieci wyrzucić. Cicho. Widzicie, jak to jest? Jejku. Jeszcze niedawno było tak, że wracałem ze śmieciami. Ale cię przy... O, mój jeszcze nie tak dawno było, gdy wracałem ze śmietnika. Witałem jak król po prostu. Tatusiu. Tęskniła, a teraz co? Tata, idę z nami się bawić. No, of course. Oczywiście, że tak. Bimbo? Księżna będzie miała kąpiel, tak? Teraz się relaksuje u tatusia. No zaraz, będzie się relaksować w wodzie, tak? Opa. A tu jakie spa. Jak fajnie tutaj klimatycznie. Mama lampkę zapaliła. O, ja kochana. Podział obowiązków, jeśli chodzi o Jaśminkę. Sylwia przygotowuje kąpię, a ja... sprzątam. Tu po kąpieli, wychillowana. Good.
Rozmawia już z nami, no tak. Jak ci się podoba czysty dzidziuś? No piękna jaka przylizana. Wygląda jak DiCaprio z Titanica. A ja lubię DiCaprio z Titanica. Powiedz, mam co czesać, to będę czesać. Robimy właśnie kolacyjkę dla dzieci. Dzisiaj moje pokazowe danie. Tosty. Jestem mistrzem tostów. Nikt tak dobrze nie wkłada tostów do tostownicy, jak ja. Wejsterek połóż na tościka, super. Spokojnie, jeśli chodzi o te noże, to one są takie jak ja. Czyli tępe. Tu pola elegancko. Nelo, wow, ile sera sobie dałaś, super. To teraz am. Smacznego, pycha. To jest mega fajne takie przygotowywanie kolacji, że w zasadzie przygotowujecie składniki i one same już sobie komponują własne kanapki. Bo wtedy często sięgają po rzeczy, których normalnie by nie zjadły. Raz sobie Pola zrobiła kanapkę z pomidorem i jak normalnie pomidora by trochę ominęła, tak zaczęła jeść i posmakował. Dodatkowo to też taki element trochę zabawy i chyba przygotowuje tak do samodzielności w przyszłości. A my walczymy ze snem. Niestety w domu trochę głośno, bo dzieciaczki się bawią z Jaśkiem, ale zobaczcie jaki smuciak. Wow, pięknie użyłaś pieska. No poczekaj, jeszcze nie tato. Ale super ci idzie, popatrz. Ja tu ułożyłem mundur pieskowi. Ale my jesteśmy super układaczami puzli. Co? Nie. Jak nie? Czemu ty mi zawsze mówisz? Nela, kochasz mnie? Okaza. No i to mi się podoba. To możesz mówić na wszystko nie. Dopóki nie mówisz, że mnie kochasz, to super. Nie. Pora przygotować kąpiel. Jezu, ale tego jest dużo. My wiemy, co gdzie leży. Jakby inaczej się nie da tego ułożyć. Ja w zasadzie muszę tylko wiedzieć, gdzie są piżamki, tak, bo to ja ubieram to je do snu. To jest najważniejsza rzecz. Piżamki są tutaj, a reszta go nie interesuje, a ja wszystko wiem. Tak. Ale teraz ja wybieram piżamki, a ty idź je myj, dobra? Dobra. No i u nas jest tak, że ta Syśka kąpie Jaśminę, ja kąpię Polę i Nelę. A ja czekam teraz na dziewczynki, wychodzą z kąpieli, ubieram je, czeszę i szykuję się do spania. Nela to mały naleśnik w kokonie. Musiałam ją wynąć kosek, bo stwierdziła, że jest jej zimno. A musimy uczesać włoski, tak? A to są tata matki. Najpierw ci zrobię z ciebie ślimaka. Ale jest taki mały ślimak. A może poprosimy tatę, żeby nam dał jakieś skarpety? Tata, czy to się tata, czy? Pokaż, jakie masz skarpetki. Zakładamy je. A Nela, jakie ma skarpetki? Co to jest? Ale słodziutkie. Kuliczek, tak? Pokażemy, patrzcie. Jakie fajne. I tak dzwonią. A widać, że dzwonią. Dobra, a patrzcie, jakie tata ma fajne skarpety. Tam. Jakieś takie. Nudziarz. Nudne. Boomer. Ale masz super skarpety, Nela. Fajne? Nie. No i myjemy ząbki. Pięknie. Aleście tygrys. Super. A teraz poczytamy książkę. Zobacz! Gdzie jest bałwan? Tu jest. I co się stało bałwanowi? Tak, zabrało nos, i on się już zjada nosek. Tu jest! Dobra, chowamy książeczkę i zaraz może małpkę zaprosimy, co? Tak. To pójdźcie do łóżeczek, ja małpce powiem, że śpicie. Małpko! Co? Dziewczyny już śpią. Tak, jasne. Udajcie, że śpicie. Udajcie, że chrapiecie. Cicho, cicho. Ej, ona nie śpi. No przecież śpi. Słyszę, jak się śmieje. Ale śmieje się przez sen, może jej się to śni. Tak, jasne. Popatrz, widzisz, że śpi? Ej, ty nie śpi. A to śpi, Pola. Ej, co jest? Halo, to jest Pania! Dobra, dziewczyny, idźcie spać, ja idę na balety. To, a małpka nie idzie do toalety. Nie idzie do toalety? Co się śmiejesz, ty łapu jednej? Co chcecie do spanka, chłopczyka czy owieczkę? Owieczkę.
proszę. Po całej rutynie wieczornej z dziećmi, nawet już nie mam siły na moją rutynę. Bieram się myślami w ogóle o tym, żeby iść się wykąpać, ale już mi się oczy zamykają. Nie? To, co się u nas na pewno zmieniło, to to, że nam dzieci zaczynają wcześniej spać, nie? Więc no, mamy zawsze tak jeszcze pod wieczór, tak półtorej godzinki, dwie godzinki dla siebie. No, w kąpielę no, coś zerknięcie w telefonie. Ale uda nam się jakiś serial obejrzeć, jakiś film. Tak. To jest fajne. Przy trójce jeszcze mamy czas, żeby wiesz, żeby to wszystko zrobić i żeby jeszcze mieć czas dla siebie, dla nas. Tak, no bo jest godzina która. Nie narzekamy, bo jak mieliśmy tylko pole. Tak, mam wrażenie, że wtedy to nie miałam nawet pół godziny dla siebie. A teraz, kurczę, dziewczyny idą spać jak w zegarku. 22 i często mamy już luz. 21 nawet nam kilka tak, razy zasnęło. Tak, chyba mogę nawet stwierdzić, że z tą trójką dzieci potrafimy sobie więcej znaleźć czasu, ale myślę, że dlatego, że też jesteśmy już bardziej doświadczeni. Wiemy, jak to rozplanować, wiemy, jak się podzielić tymi obowiązkami. Ale z nas dzisiaj fitnessiary. Dzisiaj? Zawsze. Tak, bo jeszcze uwierz. Sylwia, jogurt naturalny, musli i truskawki, a ja jogurt naturalny, musli i banan. Do widzenia. Dobranoc, idę się kąpać. Dobranoc. Dobranoc. Cyśka poszła się myć i potem ja jedę się myć. Mamy taką kolejność, bo ja jestem z tych, co lubi sobie posiedzieć w wannie, coś obejrzeć, coś poczytać, coś porobić i się po prostu zrelaksować. I my już, kochani, w łóżeczku, zatem dobranoc. A to już mówiłam dobranoc, ty. A to ty już... Tak, ja już czemu nie śpisz? Jak dzieci. Zatem dobranoc, kochani. Pa, pa.